Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora SimRail. I w tym odcinku podyżurujemy sobie na stacji Katowice. Stacja Katowice to już było zresztą w poprzednim odcinku. Dzisiaj będzie ostatni odcinek kontynuacji naszego dyżuru na tej stacji. Dokładnie tak. Przełączyń dzień-noc. No już jest noc. I 40-145 ekspres już wyjeżdża, podaje w pajon i dalej po lewym do Sosnowca. Oni mają dzisiaj z tym po lewym. No ładnie, można wszystko sobie już poplanować, nie? Przed czasem, jak się widzi ten rozkład. '49088 odjechał. I on ma jechać tutaj, na linię 138. To polecisz sobie tędy, wiesz pan? 443 wjechał. Wjechał. Może i wyjechać. Okej. Jeździ 194 odjeżdża. I 24-143 również. A 443, a tu 40-194. Dobra.
40-145 dla Sosnowca Głównego. Wyjątek. Stanu 34 czy 65 na Brenów też. Okej. Okay. 4 9 0 88. Okej. Okay. Ale w zawodzie też jest AI. Już nie ma pana dyżurnego. Bo ty jak hamują, to te dźwięki nie są takie fajne i rzeczywiste niestety. A to jakby nagle odpuścił ten hamulec. Dobrze, czekamy na kolejne składy, chociaż myślę, że na razie jest jakaś mała przerwa w dojazdach pociągów. Perony stoją puste, aż niemożliwe. Drodzy Państwo, chwila, moment i widzimy się, jak zacznie się coś dziać, czyli lada moment. No dobrze, drodzy Państwo, więc ja już wracam. Na Państwa minęła dosłownie chwila, moment, dla mnie trochę dłużej. 40, 145 ma wjechać na tor drugi. Na peron drugi, tor pierwszy, czyli dosłownie tutaj. Czterdzieści, 145, wjazd do Katowic podany. Dziękuję, miłej służby. Normalnie o dziwo dzisiaj wszystko jeździ planowo. Nie ma żadnych takich
przygód, żeby nie dwa pociągi tak jakoś wjeżdżały na styk czy coś, żeby nie wiem, jakieś zgromadzenie było, nie? Że tam ileś jest poopóźnionych i że wszystkie w jednym momencie chcą wjechać. W miarę luźno w nocy. 46.051 odjechał na Katowice. Towarowe. Ja bym go widział, żeby on mi tutaj górą pojechał. Dobra, pyk. To już sobie pozmieniajmy to. Idealnie. No, zmienimy tak. Ok. No i na 40, 145 wyjazd się już ładnie świeci. I tak jak słuchaj, na początku widzieliście. To były moje początki na tej stacji. Na początku nie wiedział, co gdzie jest, co się dzieje. Starał się coś ogarnąć. To no, jeśli już kiedyś się dyżurowało na jakichś stacjach, chwilę to zajmie. Oczywiście ogarnięcie tych wszystkich szlaków. Super. Wykoleju. Nie został rozwiązany, niestety. Tam musiałem go rozwiązać. Cóż. Tyle, co by z tego było. A ten po prostu sobie ładnie przejeżdża, żeby nie mylić ludzi. Dlatego sobie pojechał ładnie środkiem, jak towarek, nie? Żeby nikt nie myślał. Jedzie środkiem, to i nawet nie będzie próbował do niego wsiadać. Dobrze, i aktualnie znowuż następuje chwila przerwy w połączeniach, więc ja wracam do Państwa już za chwilę. No dobrze, drodzy Państwo, ja już powracam, bo jedzie do nas pociąg z Brynowa, a mianowicie 4696. I on ma wjechać na tor czwary. Na tor 10 przy peronie 4. Aż dzisiaj ją przejęzyczam za bardzo. No i dobrze, wjazd ma podany.
Oczywiście jedzie. Jakże. Lenovo. Dobrze, zatwierdźmy mu godzinę przyjazdu. Widzimy właśnie, jak wjeżdża w peron. Obserwujemy, czy łagodnie dohamuje. Mnie jako regio to lepiej by było, jakby się tam gdzieś trzymał, nie? Pod tym daszkiem. Ładnie, delikatnie się zatrzymał, zadbał o pasażerów. Czterdzieści trzy ekspres, który miał do nas przyjechać, Pendolino, widzę, jeszcze nie jedzie. A i tak był opóźniony. On ma wyjechać na jedynkę. 696. No i w sumie możemy już mu to zaplanować. Trzy też odjechał i on ma wjechać. Dobrze. Prawie wiedzie. Okej. Okej. Nie to chciałem. Już chyba sam symulator ma dosyć, wiecie? Mojej gry tutaj. Okej. Widzę, że pan maszynista z pociągu jednak zrezygnował. Mamy 341, można prosić 100 lat. 1447, poczekaj chwilę, bo tutaj przejąłem po innym dyżurnym. Posterunek i jest mały problem, daj mi chwilkę. O, problemy z dyżurnymi już się zaczynają, no te.
Dobrze, drodzy Państwo, leżej nie przedłużać. Borusia zrobił mały, nic się za bardzo nie dzieje. Myślę, że w tym odcinku to by było na tyle, więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć, pa, pa.